Witajcie kochani na moim kanale, ja nazywam się Weronika Gucman i dziś proste ćwiczenia na stymulację nerwu błędnego. O nerwie błędnym mówiłam w poprzednim filmie, w poprzednim odcinku, więc zachęcam, jeżeli ktoś akurat trafił teraz na ten, to odsyłam, żeby posłuchać, dlaczego nerw błędny jest tak ważny, co to jest za tajemnica nerwu błędnego, dlaczego tyle o tym się teraz mówi, jak istotną rolę on odgrywa w naszym organizmie, w naszym ciele. A dzisiaj proste ćwiczenia ze stymulacją nerwu błędnego oraz ćwiczenie oddechowe, oddech tak zwany kwadratowy, który bardzo dobrze wpływa właściwie na całe nasze ciało, na cały nasz układ nerwowy, ale ten oddech też stymuluje właśnie nerw błędny, bo pamiętamy z poprzedniego odcinka, że chcemy uzyskać optymalne napięcie nerwu błędnego. Optymalne. Im wyższe napięcie nerwu błędnego, ja się teraz trochę powtarzam, tym lepsze nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. No więc zacznijmy sobie. Możemy siedzieć, słuchajcie, możemy siedzieć na krześle, bo te ćwiczenia są dla każdego, niezależnie od stopnia sprawności. Zobaczycie, one są bardzo proste. Więc siedzimy dowolnie, wygodnie. Możemy sobie usiąść również oczywiście na macie, w siadzie skrzyżnym, możemy zostać na krześle, w takim prostym siadzie ze stopami na podłodze. Więc zróbmy na początek kilka takich ruchów głową w jedną, w drugą stronę, żeby zobaczyć też, w jakiej formie jest góra nasza. Bo tak jak już mówiłam w poprzednim filmie, ważny jest tutaj odcinek szyjny do pracy z nerwem błędnym, więc my sobie dzisiaj troszkę zrobimy tych ćwiczeń właśnie z górną częścią ciała. I teraz obserwujemy, w jakiej kondycji jest, krótko takie ruchy, które pokazują nam, w jakiej formie jest nasza szyja. I teraz ja sobie nogi dam na podłogę. Robimy prawą ręką w górę, wyciągając się wdech i z wydechem zabieramy sobie głowę na prawą stronę, delikatnie, do takiego momentu, gdzie ciało stawia opór, czyli nie przechodzimy przez ten opór, trzymamy sobie, patrzymy, głowę mamy i wzrok skierowany na wprost, tak jak ja na Was teraz patrzę, wdech, wydech i teraz uwaga, wzrok skierujemy w lewą stronę, ale pilnujemy, żeby za tym nie poszło całe ciało. Ani głowa, ani tułów się nie skręca. Jesteśmy na wprost siebie, tak jak teraz. I same oczy spoglądają w lewo. W lewo, po skosie, możemy troszkę w górę. I robimy głęboki wdech. I wydech. Jeszcze raz. I wydech. Pilnujemy, żeby głowa się nie skręcała. I jeszcze raz wdech i wydech. I powolutku głowa wraca. W trakcie tych ćwiczeń mogą pojawiać się takie uczucie ziewania na przykład albo produkcji śliny. Więcej śliny nam wpływa do ust. To są takie efekty stymulacji nerwu błędnego. I teraz zrobimy na drugą stronę. To są ćwiczenia, robimy lewą ręką wdech i z wydechem zabieramy sobie głowę na lewą stronę. To są ćwiczenia, jeżeli ktoś ćwiczy jogę albo jakąś gimnastykę, to w trakcie rozgrzewki często robimy sobie, przynajmniej ja na zajęciach, właśnie ćwiczenia takie rozciągające bok szyi, a do tego dodamy jeszcze coś więcej. Więc teraz trzymamy sobie głowę delikatnie, pamiętajcie, do momentu, gdzie ciało stawia opór, żeby nie pójść za daleko. I spoglądamy oczami w prawą stronę po skosie, może być lekko w górę. Robimy wdech i wydech. Wdech i wydech.
I teraz pilnujemy, żeby głowa nie poszła, żeby tułów się nie skręcał. Jesteśmy na wprost, tylko wzrok w prawą stronę. Wdech i wydech. I wystarczy. I oczywiście możemy sobie powtarzać dowolną ilość razy to ćwiczenie. Teraz zobaczmy tylko, poruszając głową delikatnie, czy coś już się w ciele zmieniło. Może udało nam się ziewnąć, albo napłynęło nam więcej krwi. Śliny, nie krwi, a śliny do ust. Możemy jeszcze w prawą, w lewą stronę zobaczyć, czy coś tu się poróżniło. Te ćwiczenia można wykonywać dowolną ilość razy. Jak poczujemy nawet samo napięcie w odcinku szyjnym, w karku czy w ramionach, no to to nam bardzo fajnie rozluźnia. I teraz drugie ćwiczenie, równie proste. Mam nadzieję dla Was będzie. Prawą rękę wyciągamy w górę i chwytając się dłonią za bok, przechodzimy w takim delikatnym skłonie do boku, nie za mocno, żeby nie obciążyć odcinka lędźwiowego. Delikatnie. Głowa i delikatny skłon. I teraz patrzymy na swój łokieć, który tutaj jest po prawej stronie. Czyli znowu nie głowa, głową jesteśmy na wprost siebie, tylko oczami. Wzrok kierujemy w prawą stronę, mniej więcej do łokcia. I oddychamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze raz. I wydech. I wystarczy. I teraz w drugą stronę zrobimy sobie. Lewa ręka w górę, prawa na bok ciała. Delikatnie przechodzimy do boku, znowu nie za mocno, żeby tu nie obciążać lędźwi. Delikatnie, to raczej ręka nas zabiera do boku, niż my się jakoś pochylamy. Najpierw patrzymy na siebie i teraz bez odwracania głowy sam wzrok kierujemy na swój łokieć lewy. I robimy wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatni raz. I wydech. Czy nie zrobiło Wam się już więcej przestrzeni tutaj? Jest jakaś zmiana, prawda? Poczujcie też szyję. Zobaczcie ramiona, jak to się teraz układa u Was. Zdecydowanie ja polecam to ćwiczenie. Jeżeli ktoś ma tu napięcia, już nawet nerw błędny i tak będzie przy okazji stymulowany, ale te napięcia tutaj rewelacyjnie. No i teraz oddech kwadratowy na sam koniec. To, o czym wspominałam też. Powolny, świadomy, swobodny oddech. Oddech kwadratowy, tak funkcjonuje jego nazwa, też czasami mówi się oddech pudełkowy, spotkałam się z takim określeniem. To jest taki oddech, w którym będziemy robić wdech, wstrzymamy oddech, wydech i na bezdechu domkniemy. Czyli zobaczcie, wdech, wstrzymanie, wydech, bezdech, dlatego kwadratowy, ponieważ każda partia tego elementu oddychania będzie trwała tyle samo. Czyli załóżmy, jeżeli to jest dla Ciebie nowe ćwiczenie i ten oddech do tej pory był wykorzystywany całkiem w taki naturalny sposób, po prostu oddychamy, urodziliśmy się, oddychamy i już. No to zacznijmy, możemy zrobić to ćwiczenie na 3 sekundy wszystko, na 4 albo na 5. W zależności, w jakiej jesteśmy dyspozycji dzisiaj i z jakiego momentu zaczynamy. Więc zacznijmy sobie tak na spokojnie, powiedzmy do 4. Powtórzymy to 5 razy, ale możecie to zrobić dłużej. Jeżeli poczujecie,
Mówi się o tym, żeby to około 2 minut powtarzać w takim cyklu, właśnie 2 minuty. Zrobimy 5 razy, a Wy sobie sami dla siebie potem sprawdźcie, jak to zadziała. Oddech kwadratowy jest rewelacyjny dla osób, które mają problemy z zasypianiem albo budzą się w nocy. Bardzo, bardzo pomocny oddech kwadratowy. A dzisiaj korzystamy z niego do stymulacji nerwu płynnego, co oczywiście konsekwencją jest to, że lepiej śpimy. Więc robimy sobie na 4, dobrze? Ja to poprowadzę. Możecie sobie zamknąć oczy, tak żeby Wam było lepiej wejść w swój oddech. No i zaczniemy. Zróbmy wdech i wydech naturalny. Oddychamy przez nos, jeżeli to jest możliwe. Wdech i wydech. I robimy wdech, liczę do 4. 2, 3, 4. Teraz wstrzymujemy oddech. 2, 3, 4. Wydech. 2, 3, 4. I bezdech. 2, 3, 4. I znowu wdech. 2, 3, 4. Wstrzymanie. 2, 3, 4. Wydech. 2, 3, 4. Bezdech. Wytrzymujemy, wytrzymujemy, wytrzymujemy. I znowu wdech. 2, 3, 4. Wstrzymanie. 2, 3, 4. Wydech. 2, 3, 4. I bezdech. Tu najpewniej jest najtrudniej. I znowu wdech. 2, 3, 4. Wstrzymanie. 2, 3, 4. Wydech. 3, 4. I bezdech. 2, 3, 4. I teraz zróbcie naturalny wdech i wydech. Jestem pewna, że czuć różnicę. Prawda? Powtarzajcie to ćwiczenie. To ćwiczenie oddechu kwadratowego jest rewelacyjne. W każdym momencie. W każdym momencie, kiedy zapominamy o oddychaniu, kiedy czujemy się poddenerwowani, kiedy brakuje nam powietrza, kiedy chcemy po prostu uspokoić nasz układ nerwowy. W każdym momencie ten oddech kwadratowy wpłynie rewelacyjnie na nas, no i zastymuluje nasz nerw błędny. I pamiętamy, że chcemy mieć odpowiednie napięcie nerwu błędnego i te ćwiczenia dzisiaj pomogą nam w tym. Dajcie znać, jakie one były dla Was, czy skorzystaliście. Zachęcam do komentarzy. Dziękuję za dzisiaj i do następnego razu.